Opowiem dziś o szczególnym, wyjątkowym rodzaju radości, która wynika ze spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, o radości paschalnej. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Często słyszymy o tym, że święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas, w którym powinniśmy się radować, mamy się radować. Warto w takim razie zapytać się, dlaczego właściwie mamy się radować, co to znaczy, co to jest za radość i z czego ona wynika? Przed chwilą byliśmy świadkami ciekawej sceny z Ewangelii, w której niewiasty, wracając od grobu, który był pusty, spotkały tam aniołów. Wracają i tam się pojawił Jezus, który mówi do nich słowa po polsku. Jest napisane, witajcie, jakby się przywitał z nimi. Dzień dobry, cześć, może nikt będzie pochwalony. Żartuję sobie, bo tam nie jest napisane, witajcie. Tylko radujcie się. Dokładnie po grecku jest napisane radujcie się i to jest ten sam wyraz, który użył anioł Gabriel, kiedy było zwiastowanie. Przyszedł do Maryi i powiedział raduj się Maryjo, pełna łaski. I to jest to samo. Chrystus wychodzi do tych kobiet i mówi radujcie się. Więc to jest powód, dlaczego mamy się radować. Bo Chrystus nam tak mówi, każe nam. Mówi, radujcie się. Więc to jest powód, dla którego chcemy się radować, bo Chrystus zmartwychwstały wychodzi i mówi, że mamy się radować. To my Go chcemy słuchać i chcemy wzbudzić w sobie radość. Skoro już wiemy, dlaczego mamy się radować, bo Chrystus tak nam to poleca, to zapytajmy się, co to jest za radość? Bo to nie jest zwykła radość, taka, o której nam się od razu taka myśl nasuwa. Bo mamy skojarzenie, radość to taka emocja, związana z tym, że jest przyjemnie, jest też pewna ekspresja, uśmiech na twarzy, to widać, kiedy ktoś jest radosny, tak? Po jego mimice, ekspresji, ale nie chodzi nam o to, bo ta radość, o której mówi Chrystus, którą On niesie, ona nie jest związana z emocjami. To znaczy, one mogą być i dobrze jak są, bo zawsze lepiej mieć, jak to się mówi, banana na buzi niż go nie mieć. Wtedy jakoś bardziej wzbudzamy sympatię, zaufanie i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Więc moi drodzy, co to jest za radość? Chrystusowi chodzi o radość paschalną. Radość paschalną. Postaram się teraz wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Kiedy moglibyśmy sobie życie Chrystusa i Jego misję wyobrazić na takim odcinku, i jeden, centralna część tego odcinka to jest tajemnica Paschy Chrystusa, którą właściwie teraz przez 3 dni świętowaliśmy. I teraz mamy ukoronowanie, bo ukoronowaniem Paschy było zmartwychwstanie. Ale to jest ostatni, jak gdyby, moment Paschy Chrystusa, bo zaczęliśmy w Wielki Czwartek, w którym Jezus zapowiedział, że odda swoje życie i właściwie to przypieczętował ostatnią wieczerzą, że On oddaje siebie. Dalej Wielki Piątek to jest takie zejście w dół, czyli męka, śmierć, grób, to już taka nizina, i później wyjście do góry zmartwychwstanie. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Pascha. Zejście w dół do śmierci i do grobu i wyjście do góry i Chrystus wychodzi jako zmartwychwstały zwycięzca grzechu, śmierci, piekła i szatana. To jest ważne, bo tajemnica Paschy to jest jedna tajemnica, w której nie oddzielamy od siebie żadnego z tych elementów. To, że dziś Chrystus przychodzi do nas jako zmartwychwstały, zwycięzca, który mówi radujcie się, to tylko dlatego, że wcześniej była męka, śmierć, był grób i dopiero później zmartwychwstanie. To jest jedna tajemnica nierozłączna, jednego od drugiego nie oddzielamy. I tym jest Pascha. Przejście ze śmierci do życia. Przejścia z grobu do zwycięstwa nad śmiercią. Więc radość paschalna to jest radość, która wynika z tego, że Chrystus przeszedł tę drogę Paschy i my, jeżeli jesteśmy Jego uczniami, jeżeli za Nim idziemy, to możemy się spodziewać, że my tę samą drogę przejdziemy. Bo możemy sobie tak pomyśleć,
że okoliczności nie sprzyjają. Żyjemy w dziwnych czasach. Jak się jedno ledwo skończyło, to się drugie niebezpieczeństwo zaczęło. Na świecie nie jest ciekawie. Może w czyimś życiu osobistym, prywatnym, rodzinnym też nie jest za ciekawie. To ktoś powie, ale z czego ja mam się radować? Jak mi ogólnie widzę, że życie rzuca pod nogi same kłody. Radość paschalna nie ma związku z tym, jakie są okoliczności zewnętrzne, bo radość paschalna rodzi się z wiary. Z wiary w to, że każda śmierć, każdy grób, każda porażka, każde upokorzenie ostatecznie przeżywane z Chrystusem kończy się zmartwychwstaniem. I to nie jest dobra nowina? I na tym polega radość paschalna, polega na wierze. Na wierze w to, że nawet jeżeli ja dziś jeszcze nie widzę ostatecznego momentu Paschy, czyli zmartwychwstania, bo może być tak, że ktoś dzisiaj w kościele jest i mówi, ja nie widzę zmartwychwstania w moim życiu. Ale radość paschalna polega na tym, że ja w to wierzę, że prędzej czy później, jeżeli idę za Chrystusem, to ja doświadczę mocy Jego zmartwychwstania. I o to chodzi w radości paschalnej, że w radości paschalnej my się ciągle wpatrujemy w ten finał, bo nie wiem, może ktoś z nas jest na początku tej drogi Paschy, może jest tu, spada w dół, a może jest w grobie teraz. Spokojnie. Ostatni element Paschy to jest zmartwychwstanie i radość paschalna rodzi się z wiary w zmartwychwstanie, że ostatecznie jest zwycięstwo i to jest radość, którego nic nie może zabrać. Żadna okoliczność zewnętrzna, żadna sytuacja, żaden kryzys, nic, bo ona nie rodzi się z zewnątrz, tylko z wewnątrz, z serca, z wiary w Paschę, z wiary w przejście Chrystusa ze śmierci do życia. To jest radość paschalna. Nią niesie nam Chrystus. To jest ta radość, której nic nam nie może odebrać. Ona jest niezależna od zewnętrznych okoliczności, od tego, co się dzieje. I dobra nowina jest taka, i tej radości już nic nie jest w stanie nam odebrać. Bo nawet jeżeli ktoś w życiu nigdy nie doświadczył radości paschalnej związanej z doświadczeniem mocy zmartwychwstałego Chrystusa, może tak być, chociaż ja uważam, tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś faktycznie wierzy Chrystusowi i Jemu ufa, raczej w swoim życiu już doświadczył Jego mocy zmartwychwstania i pewnie nieraz jeszcze to się wydarzy. Tak mi się wydaje, że Chrystus zmartwychwstały wychodzi na spotkanie tym, albo my przez wiarę jesteśmy w stanie Go spotkać i z tego się rodzi radość. Ale do czego zmierzam? Że nawet jeżeli nigdy, nigdy za życia tego naszego na tym ziemskim łez-padole nie doświadczymy mocy zmartwychwstałego, to ostatecznie nasza wiara polega na tym, że my wierzymy, że po śmierci, nawet jeżeli za życia będzie całe nasze życie, to jest jedna wielka równia pochyła, grób i nic więcej, to my wierzymy w to, że ostatecznie wyjdziemy do góry i spotkamy się ze zmartwychwstałym Chrystusem. I to jest, moi drodzy, źródło radości, którego już nic odebrać nie może. Nic, nikt nic odebrać nie może radości wynikającej z wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. Bo ostatecznie wierzymy w to, że cokolwiek by się nie działo w naszym życiu i jak ono by nie wyglądało, jeżeli wierzymy w Chrystusa zmartwychwstałego, żyjemy w przyjaźni z Nim, idziemy za Nim, ufamy Mu, to ostatecznie przez bramę śmierci zejdziemy do grobu, ale razem z Chrystusem zmartwychwstaniemy do życia. Więc moi drodzy, niech ta prawda o zmartwychwstałym Chrystusie, który przychodzi do nas, wychodzi nam na spotkanie w każdej Eucharystii, w liturgii, niech rodzi w nas radość, prawdziwą radość, radość paschalną, radość, która wynika z wiary w to, że ostatecznie ci, którzy idą za Jezusem, doświadczą, tak jak On, męki, śmierci, grobu, ale wierzymy w to, że każdy z nas w naszym życiu ostatecznie razem z Chrystusem doświadczy zmartwychwstania. I niech ta prawda rodzi w naszych sercach prawdziwą, głęboką, paschalną radość. Amen.